Co wydarzyło się w Płocku, Polsce i na świecie? Przekrój Tygodnia to nowa wspólna audycja KRDP FM i Petro News, w której posłuchacie opinii lokalnych polityków na tematy ważne dla każdego z nas. Emisja w każdą sobotę o godzinie 12.10. Zapraszamy. Przekrój Tygodnia. Dzień dobry, Agnieszka Stachurska. Witam Państwa po wakacyjnej przerwie w programie Przekrój Tygodnia. A moimi gośćmi są dzisiaj pani Violetta Kulpa, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan Tomasz Kominek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam wszystkich. I pierwszy raz u nas pan Mariusz Pogonowski, Platforma Obywatelska. Witam Państwa. A wszystkich moich gości, oprócz tego, że są płockimi radnymi, łączy również to, że kandydują w najbliższych wyborach do Sejmu. I w związku z tym mam takie pytanie. Dlaczego zdecydowaliście się wystartować w tych wyborach? Czy funkcja radnych płockich już wam się znudziła? Panie Wiolu? Dobrze, zaczynamy od tego. Nie ma najmniejszego problemu. Nie, nigdy funkcja radnej mi się nie nudziła, nie nudzi i nie będzie nudzić. To nie jest kwestia tego, czy mnie się coś nudzi, czy lubię to, czy nie lubię. Absolutnie nie, to nie ma z tym najmniejszego związku. Rzeczywiście przyznaję szczerze, że decyzja, którą podejmowałam, była trudna. Czy zdecydować się na kandydowanie do parlamentu? Trudna z racji tego, że wszyscy doskonale Państwo wiecie, jak bardzo jestem związana z miastem Płock, nie tylko poprzez fakt urodzenia, ale przede wszystkim zaangażowania w sprawy płocczan, miasta i szczególnie problemów, z którymi zwracają się do mnie mieszkańcy. Od 2002 roku jestem radną i fakt, że mogłam na przestrzeni tych lat wiele tematów zrealizować, wielu osobom pomóc, widząc i łzy radości, wzruszenia i smutku, ciesząc się z tego, że wiele razy udało nam się te tematy dla nich, bardzo istotne z punktu widzenia ogółu miasta, tak, problemów, być może one są małe, ale z punktu widzenia każdej osoby, która zwracała się do mnie z jakimkolwiek problemem bądź sprawą, była to naprawdę bardzo duży problem dla niej, który stał na drodze i nie była w stanie go pokonać. W związku z tym, z racji tego, że część z tych tematów, które chciałabym również ogarnąć, starać się zrealizować, wybiega poza wykonywaniem mandatu radnej, co zresztą doskonale wszyscy Państwo wiecie, jak zwracacie się do mnie z różnymi tematami. Ja oczywiście staram się biegać od ministerstwa do ministerstwa, zapraszać panów bądź panie, które reprezentują dane ministerstwo w konkretnym temacie, jeśli jest jakiś problem. Natomiast to nie jest ta pozycja, kiedy samorząd ma przełożenie na rząd, na to, co się dzieje w parlamencie, a wiele tych tematów, które od kilkunastu albo kilkudziesięciu lat pojawiają się w naszym mieście, typu trzecia przeprawa mostowa, typu S10, typu dofinansowanie do budowy chociażby mieszkań, jest nie na poziomie naszego samorządu, tylko na poziomie wyżej szczebel. W związku z tym, tak jak powtarzam, była to trudna decyzja, ale w pełni odpowiedzialna, która mam nadzieję będzie skutkować tym, że jeśli z taką determinacją i zaangażowaniem udaje mi się realizować mandat radnej, a za co ostatnio dziękuję, w ostatnich wyborach samorządowych w ubiegłym roku otrzymałam najwyższy wynik spośród wszystkich radnych, to oczywiście jest dla mnie wielkim wyróżnieniem, ale to przede wszystkim jest jeszcze bardziej zobowiązujące do tego, żeby jeszcze bardziej aktywnie działać na rzecz samorządu i nie tylko. Postanowiłam podjąć tą decyzję i mam nadzieję, że uda mi się zrealizować plany dzięki zaufaniu płocczan, dzięki nie tylko zaufaniu płocczan, bo oczywiście mówimy o okręgu 16, czyli całym okręgu płocko-ciechanowskim. Oczywiście ten ogrom tematów, ogrom problemów jest dużo większy niż w skali naszego miasta, ale oczywiście będę przede wszystkim skupiać się na naszym mieście, bo dla mnie to miasto i jego mieszkańcy są nad wyraz najbardziej najważniejsi. Panie Tomaszu. Pani redaktor, odpowiadając w krótkich, żołnierskich słowach, czy znudził mi się mandat radnego? Oczywiście nie. Ja dalej pełnię tę funkcję na osiedlu jako radny osiedla i no, z wielkim zobowiązaniem, odpowiedzialnością i swego rodzaju służbą pełnię ten mandat radnego miasta. Myślę, że w taki sam sposób jak i pani przewodnicząca, jak kolega radny. Niemniej jednak no, również zgadzam się z tym, że w pewien sposób nie wszystko to,
czym my zajmujemy się w naszym samorządzie, w samorządzie miasta Płocka, a de facto nawet ja jestem związany z samorządem województwa, pracuję w tym regionie czy subregionie płockim, to nie są te tematy, które jakby wypełniają 100% zapotrzebowania ludzi. I de facto no, z takiego logicznego punktu widzenia, ktoś, kto w sposób odpowiedzialny i rzetelny, a mam na myśli tu nas wszystkich, wykonuje mandat radnego, ktoś, kto, przepraszam za kolokwialne sformułowanie, ale ktoś, kto się zna na robocie, to znaczy wie, jakie mogą być problemy danego samorządu, wie, jakie są problemy Płocka, wie, jakie są problemy regionu, wie w pewien sposób, jak je rozwiązywać, bo żyje tym na co dzień. My tym żyjemy tu wszyscy obecni w mojej ocenie 7 dni w tygodniu. Oczywiście nie mamy w pewien sposób takich narzędzi, które pozwalają nam na rozwiązanie wszystkich problemów, bolączek, które mamy tu od dziesięcioleci, tak? Natomiast warto też, moim zdaniem, wykorzystać wszystkich nas tu obecnych w studiu wiedzy i skierować nas do tego Sejmu po to, że doskonale, jeszcze raz to podkreślam, znamy te bolączki, które dotykają region Płocki. To jest pierwsza sprawa. Natomiast no, druga sprawa, ja chciałbym i życzę sobie, żeby to właśnie radni miasta Płocka z tego okręgu, niezależnie od partii, tutaj mówię, znaleźli się w Sejmie, w parlamencie i razem współpracowali na rzecz rozwiązywania wielu problemów. No tu padały te sformułowania. To jest oczywiście trzecia przeprawa mostowa, to jest droga S10. To są też te bolączki, które nam jako radni, nam jako radnym przyszło rozwiązywać z poziomu takiego face to face. To znaczy, no my mamy ten dostęp do ludzi, ludzie nam bezpośrednio przekazują te informacje. W mojej ocenie nie wszyscy ci, którzy dziś są w tym parlamencie, nawet z naszego regionu, mają tak dobry dostęp i tak dobre relacje i komunikacje z mieszkańcami, jak my mamy. Więc to jest też godne rozważenia. No a ponadto też, no proszę zwrócić uwagę, że los chciał, albo my tak chcieliśmy, albo wiele czynników tak się zbiegło, że wykonujemy taki, a nie inny zawód. W pewien sposób jesteśmy osobami publicznymi, więc jeżeli przychodzą takie wybory, w których można zorganizować coś dobrego dla swojej społeczności, mam na myśli przede wszystkim oczywiście Płocki, region Płocki, to powinniśmy dać się do dyspozycji, tak? To mieszkańcy nam wskażą, który poziom naszej służby, bo tak to będę nazywał, mamy wykonywać, więc z mojego punktu widzenia to było bardzo logiczne i przewidywalne, że radni miasta Płocka, niezależnie od opcji politycznych, znajdą się na tej liście do parlamentu. I powiem szczerze, ja generalnie trzymam kciuki za nas wszystkich, bo ja wiem o tym, że są przecież mieszkańcy, którzy no, nie wyobrażają sobie inaczej, jak zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość. Tak? Ja to rozumiem, bardzo ich szanuję, cenię za to, że mają jakby odpowiedzialny swój wybór. To naprawdę ja sumiennie to robię. Ja polecam panią Violettę jako przewodniczącą, no bo zna problemy Płocka. Jeżeli ktoś mi mówi, na 100% nie oddam na ciebie głosu, bo oddam ten głos na koalicję obywatelską, bo tak, no to no przekonanych się nie przekonuje, powiedzmy sobie uczciwie, no to ja cenię sobie współpracę z Mariuszem i też odpowiedzialnie mówię, że oczywiście nie ma problemu, tak? Jeżeli ktoś się waha, ktoś w pewien sposób dopytuje, analizuje, no to oczywiście też mówię, no jestem zarówno ja, jak i inne moje koleżanki czy koledzy, Ania Derlukiewicz, Michał Sosnowski na tej liście, macie państwo w Płocku wybór, tylko naprawdę, ja wiem, że jak my się dostaniemy jako radni do tego Sejmu, to wiem, gdzie będzie można znaleźć koleżankę Violettę może z parlamentu, kolegę Mariusza z parlamentu, bo będę wiedział, że te biura poselskie będą w Płocku i ja wiem, że ja będę widział tych ludzi, czy siebie, czy Anię, czy Michała na co dzień w Płocku, a nie tylko co 4 lata przy kampanii i tak na serio już. Ja naprawdę życzę Płockowi, żeby właśnie ta grupa radnych miasta Płocka dzisiejszych mogła reprezentować w pewien sposób nasz region, Płock, przede wszystkim w parlamencie, bo uważam, że to będzie dobry kierunek. To został nam pan Mariusz z uzasadnieniem. Dla mnie ta pozycja jest dużo bardziej idealistyczna. Ja chyba bym chciał uratować Polskę. Jakkolwiek zabawnie to brzmi. Zabawnie nie, poważnie. Ważnie, tak. Więc kandyduję i w ogóle podjąłem się tego i zdecydowałem się, ponieważ pomyślałem sobie, że a może swoją pracą, swoją obecnością, swoją twarzą zaświadczę o ważności pewnych tematów i przechylę szale na drugą stronę.
środę o godzinie 16 odsłonięto pomnik, ławeczkę Tadeusza Mazowieckiego. 30 lat temu Polska była, jak gdyby, był inny ustrój. To się zmieniło. Mam wrażenie, zresztą nie są to moje słowa, że jesteśmy po raz kolejny na zakręcie. W zależności od tego, jaką decyzję podejmą Polacy, tak będzie wyglądało nasze życie. Sytuacja i zmiany, które teraz następują w polskim rządzie, decyzje, które są podejmowane w parlamencie, są decyzjami, które w jakiś sposób ograniczają. Albo jak gdyby mówi się, są podejmowane decyzje, które ograniczają wolności obywatelskie, które uderzają w program szkolny. Są sytuacje, które w mojej ocenie odbierają wolność naszym obywatelom. I tak naprawdę z takiego punktu startuję w wyborach. Chciałbym, żeby Polacy podjęli ważną decyzję. Nie zastanawiali się i nie łaszczyli na to, co mogą dostać dziś czy pierwszego, tylko żeby wyobrazili sobie całe życie, włącznie z życiem ich dzieci i wnuków. Żeby zobaczyli głęboką perspektywę tego, w jakim kraju będą żyć, jak będą oceniani, jak będą rozsądzane sprawy i jak gdyby rządzenie krajem ludzi, którzy nie są wolni, być może jest proste, ale z takiego kraju ludzie uciekają. Rządzenie w kraju, w którym ludzie są wolni, nie jest proste, ale tam chce się żyć. No jeśli ja mogę odwrócę... Chciałam powiedzieć, że pani Wiola chyba coś chce tutaj skonfrontować. Panie Mariuszu, proszę nie mówić ogólnikami, proszę powiedzieć konkretnie, w jakim zakresie jest ograniczane prawa, czy dzieci, czy dorosłych, czy ogółu mieszkańców żyjących w Polsce. Czy gdzieś pan zauważył problem z wypowiadaniem swoich poglądów, chociażby na marszach LGBT, z którymi mamy do czynienia? Czy mamy do czynienia z jakimś tamowaniem wystąpień publicznych jakichś osób, które chciałyby wyrazić swoje poglądy inne niż ma Prawo i Sprawiedliwość, bo jak rozumiem pana wywód, aczkolwiek mogłabym go porównać, tak jak pan porównuje do czasów sprzed 30 lat, obecne czasy, czyli Polska na zakręcie, tak samo mogłabym porównać pana wywód przed chwileczką wypowiedziany, bo absolutnie nie ma nic wspólnego z realiami w kraju, w jakim żyjemy, bo żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju i radziłabym, żeby pan może troszkę wyszedł poza scenę teatralną i porozmawiał z Polakami, mieszkańcami żyjącymi u nas na ulicy. Co myślą tak naprawdę o tym rządzie, o tym, co się dzieje wokół nich i czy rzeczywiście ta polityka, która była realizowana wcześniej za czasów pana kolegów, czyli Platformy Obywatelskiej, czy rzeczywiście ona była dla nich dobra? Czy nie uderzała w nich? Czy ta praca do 67 roku życia była dla nich dobra? Czy podwyższanie VAT-u było dla nich dobra? Czy podwyższanie VAT-u na ubranka dziecięce było wtedy dobre? Czy uważa pan, że te działania, które wtedy były realizowane przez rząd Platformy Obywatelskiej, były sprzyjające mieszkańcom? Były sprzyjające Polakom? Czy też uderzały w nich? Bo mam wrażenie, że my wtedy byliśmy na zakręcie, a teraz wreszcie wyszliśmy na prostą i to długo, bardzo szeroką autostradę i bardzo się cieszę z tej dobrej zmiany, która nastąpiła dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, te fakty, o których pani mówi, no, dla mnie nie wyglądają tak kolorowo. Jednak ja widzę to z zupełnie innej perspektywy. Tak jak wcześniej powiedziałem, niestety znajomi i osoby starsze spotkałem pana tuż przed wejściem do radia, który spojrzał mi w oczy, uścisnął mi rękę, pogratulował tego, że startuje w wyborach i powiedział, że jest mu wstyd, boi się, w jakim kraju będą żyły jego dzieci. Użył takich słów, to było poruszające już. Pomijając jego argumentację, to co mówił właśnie o polskich sądach, o sądownictwie i o tym, jak jest tym przejęty, to
samo wrażenie, twarz tego człowieka, jego oczy zrobiły na mnie olbrzymie wrażenie. Przyznam pani, że ja nie jestem tak bardzo wyrobiony w tym wszystkim, co dzieje się bezpośrednio już w pismach, ustawach. Ja dopiero jak gdyby mierzę się z tym, ale chcę zaświadczyć i podjąć temat właśnie wolności nauki, temat związany z naszym krajem jako przestrzenią wolną, w której wszyscy są szanowani. Podając przykłady, mógłbym podać przykład na przykład nauczycieli, czy przykład pielęgniarek, a nawet tych sędziów, którzy w jakiś sposób byli hejtowani, że są prowadzone działania i jak gdyby animowane społeczności po to, żeby pewne grupy wyłączyć, żeby zniechęcić opinię publiczną do nich. To, w jaki sposób działa telewizja publiczna, program pierwszy i program drugi Telewizji Polskiej, która jest finansowana ze środków publicznych. Panie Marszu, tylko wydaje mi się, że pan myli troszeczkę poglądy, znaczy sformułowanie. Wydaje mi się, że pan to, o czym mówi, no to jest poszanowanie poglądów innej osoby, ale nie ograniczanie prawa. Ja też spotykam się z hejtem na forach publicznych, osoby, które wyrażają się niepochlebnie na mój temat, mówiąc dosyć delikatnie, ale to nie znaczy, że w jaki sposób ja mam im ograniczać prawa, aczkolwiek no miałam jedną osobę, która rzeczywiście wypowiedziała się na mój temat w sposób, no powiedziałabym naprawdę zakrawający jakiekolwiek dobre wychowanie i rzeczywiście poprosiłam o odtajnienie IP i wyszła to jedna z osób, która zresztą bywa, jest częstym bywalcem sesji Rady Miasta Płocka. Natomiast no, to nie jest nic nadzwyczajnego, że w przestrzeni publicznej niestety no, spotykamy się z hejtem. To jest naturalne, bo pełnimy funkcje publiczne. Oczywiście no, są pewne granice, tak? No, bo jeśli rozmawiamy o granicach też wolności, tej demokracji, którą mamy, to też powinniśmy się zastanowić, czy to nie idzie zupełnie w drugą stronę. Tak? Ja myślę, że tutaj dyskusja nam się troszkę rozwinie, więc zaproszę państwa na przerwę i na ochłonięcie troszeczkę emocji i widzimy się tuż po przerwie. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, spotykamy się po przerwie. Przypomnę, że moimi gośćmi są dzisiaj pani Violetta Kulpa. Witam po przerwie. Pan Tomasz Kominek. Ponownie witam. I pan Mariusz Pogonowski. Witam państwa bardzo serdecznie. I wracamy do naszej ożywionej dyskusji na temat tego, czy nasza wolność jest ograniczana w Polsce obecnie, czy nie jest. Kto ostatnio kończył? Później pan Mariusz chyba chciał teraz coś wtrącić. Więc wydaje mi się, że sytuacja jest niebezpieczna wtedy, jeżeli ktoś moderuje taką sytuację. Jeżeli ktoś w jakiś sposób finansuje albo wspiera działania mające na celu zniechęcić opinię publiczną do pewnych jak gdyby osób. I to, czy to prawo jest jak gdyby ustanowione, to nie ma znaczenia, bo to staje się faktem. Pewne osoby, pewne przestrzenie jak gdyby społeczne zostają źle nazwane, reszta społeczeństwa zniechęcona do nich. To jest bardzo niedobra sytuacja. No i też to, w jaki sposób media publiczne przedstawiają rzeczywistość, wypaczając ją. Tak naprawdę, jeżeli byśmy zrobili doświadczenie i oglądali różne telewizje, to trudno by było wnioskować, co się wydarzyło. A ja takie doświadczenie robię, wie pan? Tak tylko wtrącę coś od siebie, jeśli mogę. Ja takie doświadczenie robię, ponieważ codziennie oglądam i TVN, i TVP, i Polsat. Nawet muszę własne wnioski wysnuwać i powiem panu, że to, o czym pan mówi, robi praktycznie każde medium obecnie. Zakłamuje rzeczywistość po trosze i TVP, i TVN, i Polsat, i w prasie, gdybyśmy spojrzeli, i Onet, i WP. A dzieje się to tak dlatego, że każdy dziennikarz ma swoje subiektywne poglądy i obecnie niestety dużo bardziej rygorystyczne, drastyczne niż kiedyś. Ten obiektywizm dziennikarski gdzieś powoli zanika ze względu na to, że dziennikarze angażują się w problem. I tutaj chyba jest to, o czym pan mówi, natomiast jeżeli chodzi o równość, ja przepraszam, muszę to z siebie po prostu wyrzucić. Ja nie czuję swojej wolności w żaden sposób, że jest ograniczana ani prawem, ani zachowaniami ludzkimi. To, o czym pan mówił, to jest
po prostu hejt, który my powinniśmy likwidować, my ludzie publiczni w tym sensie. Mówię o tym, pięknie mówił kiedyś pan Tomasz Kominek przy okazji śmierci prezydenta Gdańska. To jest kwestia tego, że my nie potrafimy dyskutować publicznie. Na argumenty merytorycznie. Natomiast jeśli mogę tylko jedno wtrącić, przepraszam, zaraz spokojnie, oddaję głos tobie, Tomku. Jeśli mówimy o takich przykładach, że pan jakby uważa, że jest narzucony hejt przeciwko konkretnej grupie zawodowej, to ja powiem tak, niech Platforma nie będzie świętsza od papieża, bo ja pamiętam jeszcze czasy Platformy Obywatelskiej, kiedy rządziła, kiedy taki był duży hejt przeciwko związkom zawodowym, a szczególnie Solidarności, kiedy to właśnie przytaczano w tych mediach publicznych, ta telewizja publiczna, kiedy wtedy wyśmiewała tych działaczy związkowych, jakie to horrendalne wysokości wynagrodzeń odbierają i jak działają, bo wtedy była właśnie chęć ze strony Platformy Obywatelskiej i w ogóle zmiany ustawy o związkach zawodowych, żeby wyautować związki zawodowe z zakładów pracy, żeby mieli siedziby poza zakładami pracy. Także niestety wtedy się bardzo nieładnie Platforma Obywatelska zachowała, tak jak wiele takich działań, które podejmowała, no ale mam nadzieję, że cały czas mamy to pokazanie tej obłudy, która była wcześniej, a teraz to wychodzi tak naprawdę, że jest odwrót, tak jakby oglądać teraz wiadomości TVN. Za chwilkę przełączam na wiadomości TVP i są wiadomości o 180 stopni zupełnie różne. Czyli to jest pokazywanie tego innego obrazu, tego samego wydarzenia. Więc tak się teraz niestety zachowuje Platforma Obywatelska, która stara się pokazać, wybielić się, pokazać, jaka jest piękna, jak walczy o tą demokrację, o te fantastyczne prawa wszystkich obywateli, ale niestety jeszcze 4 lata temu no, doświadczaliśmy czegoś zupełnie innego, żyliśmy w innym kraju. Przyznam się, że nie uczestniczę w takim życiu telewizyjnym, bo nie mam na to czasu. Moje próby kończą się o 22:00. Kiedy wracam do domu, jest jeszcze krótki czas na rozmowę, ja jeszcze mam zawsze coś do zrobienia. I nie jestem taki oblatany, żeby rzucać przykładami. Ciekawe jest dla mnie to, że wszystkie osoby, które znam, które są dla mnie ważne i stanowią dla mnie jakiś rodzaj autorytetu, a mieszkam w małym mieście Płocku, mają bardzo podobną opinię co do tego, co aktualnie dzieje się w rządzie. I tak naprawdę powiem Państwu, że nawet nie mając tych przykładów, to biorę przykład z tych ludzi, których znam, którzy są dla mnie ważni, którzy są dla mnie autorytetami takimi intelektualnymi, z którymi mówi się czasem, że dobra rozmowa może zmienić całe życie człowieka. To są właśnie ludzie, z którymi odbyłem ważne rozmowy. Oni zaświadczają mi o tym, oni mi to nazywają i ja nie oglądam telewizji, ponieważ nie umiem się w tym wszystkim rozeznać. Przyznam Państwu, no że... jak większość Polaków niestety, jak nie, słyszy z różnych stron różne informacje. Ale może oddajmy głos wreszcie panu Tomaszowi, bo... Ja bym bardziej skupił się na tych tematach płockich, ponieważ może są one bardziej istotne z mojego punktu widzenia. Natomiast no dalej uważam, że odpowiedni ludzie, którzy kandydują z Płocka, z regionu płockiego, kiedy to już znajdą się po tamtej stronie, czyli na ulicy Wiejskiej, naprawdę mogą więcej dla Płocka zrobić niż ci, którzy odwiedzają nas tylko i wyłącznie na etapie kampanii. Tu kolega Mariusz przytoczył tę okoliczność, którą mieliśmy w środę ostatnią. No, ja powiem tak, że no, żyjemy od 30 lat w wolnym kraju i na szczęście różnimy się, naprawdę. Na szczęście możemy sobie podyskutować, mając zupełnie inne zdania, tak? Czego doświadczamy niejednokrotnie u pani redaktor w studiu, ale to właśnie tak powinna wyglądać demokracja, że... mamy zupełnie inny pogląd na niektóre sprawy, mamy zupełnie inne zdania i no, staramy się wypracować kompromis po to, żeby faktycznie zrobić coś pożytecznego, nie tylko oczywiście dla siebie i otoczenia, ale w takiej ogólnej masie. To tak wygląda ta sytuacja. Oczywiście też zgadzam się z taką teorią głoszoną przez jednego muzyka, że pewne spatologizowanie zachowania jest w każdej partii politycznej, jeżeli mówimy o partii politycznej, ale też głęboko wierzę, że nasze pokolenie, bo jakbyśmy tu średnią wieku
wśród nas gdzieś tam wyznaczyli, to właśnie od pokolenia takich, nie lubię tego słowa, naprawdę nienawidzę tego słowa, ale polityków, zależy to, w jaki sposób będziemy kształtować pewną rzeczywistość, czy to w samorządzie, czy w parlamencie, czy w ogóle w tej swojej drodze zawodowej. I warto mieć na uwadze, że byśmy my dawali ten przykład o nieagresji politycznej, dawali ten przykład o tym, żeby no, nie powielać właśnie tych przekazów medialnych takich skrajnych na marginesie, to nikomu do niczego nie służy. Jak ja przychodzę do domu, to sorry, ale jak prawie każdy człowiek, no chce chwilę odpocząć, chce chwilę porozmawiać z rodziną, chce może obejrzeć jakiś fajny program przyrodniczy i nie chcę takich napięć towarzyszących z jednego kanału telewizji czy z drugiego kanału, bo to mi do niczego w życiu naprawdę nie jest potrzebne. Zobaczcie, do czego doprowadzili, co niektórzy politycy, po raz kolejny podkreślam, że nie lubię tego słowa i mówię to naprawdę z każdej partii politycznej. No, doprowadzili do tego, że nasz poniekąd zawód, który towarzyszy nam od jakiegoś czasu, jednym dłużej, drugim krócej, czyli to bycie osobą publiczną, tak naprawdę nie cieszy się w ogóle dobrym zaufaniem wśród społeczeństwa. I to chyba też w nas, takich ludziach, którzy do emerytury mają jeszcze daleko i chcą popracować społecznie, chcą popracować samorządowo, parlamentarnie, politycznie, no to my powinniśmy zmieniać ten obraz i postarać się przez własną osobę. Tu się zgodzę z Mariuszem, że taka kreacja własnej osoby, znaczy może nie do tej ograniczenia wolności, ale do tego, żeby sam sobą zaświadczyć, o tym, co chce się reprezentować. To znaczy, no jeżeli my będziemy normalnymi zupełnie, takimi politykami normalnymi, cześć na ulicy, dzień dobry, jadę na rowerze i tak dalej, jestem normalnym gościem, który idzie w krótkich spodenkach do sklepu i tak dalej, no to może my przywrócimy normalny obraz tej polityki, bo tak czy inaczej nasi koledzy i koleżanki starsi od nas, stażem zawodowym, moim zdaniem zepsuli ten obraz tak zwanego polityka i to mnie boli. Natomiast też gdzieś, no to mój charakter wskazuje, żeby we wszystkim doszukiwać się takich pozytywnych stron, no mam nadzieję, że my też na tym rynku płockim będziemy mogli zupełnie w pewien sposób zmienić ten program na taki lepszy, normalny program bycia politykiem. Natomiast co do jednego czy drugiego rządu, nigdy nie było i nigdy nie będzie rządu, który będzie pasował wszystkim. No ale dzięki Bogu, jak będziemy mieli taką sytuację, że zdania będą podzielone, to będziemy cały czas mieli demokrację. Ja wierzę, że ta demokracja będzie towarzyszyła nie tylko nam, ale naszym dzieciom, wnukom i tak dalej. Natomiast skupiam się nad tym. Dobra ekipa z Płocka, niezależnie od partii politycznych, po raz chyba czwarty to dziś będę podkreślał, jest równoznaczne z czym? Z kasą dla Płocka. A jak jest tak naprawdę finansowanie pewnych inwestycji, to naprawdę i radnym, może nam w przyszłości, innym samorządowcom, naprawdę jest stosunkowo lepiej ustalać zarówno budżet miasta, jak i kreować pewne inwestycje, bo ja przez te wybory, oprócz tego, o czym mówię, czyli głosujmy na Płocczan, nie spierajmy się przy biciu piany politycznej, bo to nic nie wnosi merytorycznego, ale kwestia ściągnięcia kasy parlamentarnej na ten region jest bardzo kluczowa, bo zobaczcie, wszyscy mamy tę świadomość przy tym stole, że nie będziemy mogli się zawsze poszczycić tym, że budżet miasta to jest 1 000 000 000 zł. Bo my wiemy z punktu widzenia różnych w pewien sposób, no powiedzmy sobie, elementów jako radni, że nie będzie tak w przyszłości kolorowo i nie będzie zawsze można się poszczycić. A to, że był ten 1 000 000 000, to też była składowa naprawdę wielu czynników, tak? Natomiast życzę Płockowi po 13 października, bo to mogę powiedzieć, takich parlamentarzystów, których poznamy nie po kampanii wyborczej, tylko po owocach ich pracy. Dziękuję, że mnie dopuściliście do głosu. Ja już chciałam powiedzieć, że więcej pana Tomasza nie wstrzymujemy od głosu, bo potem jak już wylatuje, to nie możemy go powstrzymać. Więc tak na koniec, bo już nam się program kończy. Króciutko. Co jest najważniejsze do zrobienia dla Płocka w polskim Sejmie i czym się zajmiecie, jak już się tam dostaniecie, pani Wiolu? Znaczy, ja powiedziałam te kluczowe już tematy. Dla mnie, mam oczywiście, to zdradzę tajemnicę konkurentowi również,
Dla mnie jest najważniejsza piątka płocka, którą sobie określiłam i którą będę przedstawiać mieszkańcom całego regionu, całego okręgu płocko-ciechanowskiego. Najistotniejsze problemy to oczywiście trzecia przeprawa mostowa S10, to jest zdrowie. Mam nadzieję, że ten program onkologiczny, który rozpoczynamy, już niedługo poznamy konkretne szczegóły, jeszcze w tym tygodniu, naprawdę dobrze się rozwinie i będzie fantastycznie działał i wreszcie mieszkańcy odczują tą dobrą współpracę na szeregu niwach, bo rozmawiamy również o współpracy z Ministerstwem Zdrowia i PKN-em, także to jest partnerstwo publiczno-prywatne w tym zakresie. I wydaje mi się, że będzie bardzo duży owoc, tak, dla mieszkańców, o którym mówił przed chwileczką Tomek. Ale to również jest potrzebny inwestor, tak? To jest wydobycie Płocka z tego dołka komunikacyjnego, który dla mnie jest po prostu paraliżujący. I to jest niestety efekt tego, że nie uciekają mieszkańcy z Płocka, dlatego że mają ograniczone prawa wolności, tylko oni uciekają z Płocka, ponieważ nie mają perspektyw życia w tym mieście. Jeśli już studiują w wielkim mieście, to po prostu tam zostają, bo tam widzą dla siebie perspektywę rozwoju. Nigdy nie będziemy metropolią typu Warszawa, Gdańsk, Katowice czy inne tego typu miasta, ale chodzi o to, żeby stworzyć podwaliny, warunki i perspektywy dla tych młodych ludzi, którzy będą wreszcie mogli wyjechać z Płocka do Warszawy, a nie do Sierpca pociągiem bądź do Kutna, którzy będą mogli wreszcie odczuć, że ten ciężki transport samochodowy na ulicach miasta zostanie przeniesiony na trzecią przeprawę mostową. Będą mogli wreszcie odczuć, że szybciej dojadą do różnych miast w Polsce drogą szybkiego ruchu. Mam tutaj również na myśli CPK, które również jest szansą dla miasta Płocka i szereg innych rzeczy, ale przede wszystkim praca. Praca, mieszkanie, rodzina, to co wiąże z miastem, to są właśnie te trzy elementy, które mam nadzieję będziemy mogli przy dobrych realizacji planów i oczywiście możliwości w przyszłym Sejmie zrealizować. Panie Tomku, króciutko. Bardzo króciutko. To wszyscy ci, którzy pracują w samorządzie, bardzo dobrze wiedzą, że z punktu widzenia procesów inwestycyjnych nie ma ważniejszych zadań, które przed nami, a w zasadzie od wielu lat o nich mówimy. Tu prochu nie odkryjemy, ale droga S10, połączenie kolejowe czy połączenie dróg szybkiego ruchu właśnie z Warszawą i z innymi rejonami jest najważniejsze i to są zadania właśnie, które generalnie kreuje dane ministerstwo, więc to parlament ma na to wpływ, to jest pierwsza, najważniejsza rzecz. Natomiast druga rzecz. Tak powinni przyszli posłowie, czy to będzie Kominek, czy nie, kreować tę rzeczywistość parlamentarną, żeby jak najwięcej pieniędzy z wszystkich programów ministerialnych trafiało do Płocka. I wiemy o tym, że jak jest aktywny radny, to tak dzieli, że tak powiem, budżet, żeby było to widoczne na swoim okręgu, tak jak będzie aktywny parlamentarzysta ziemi płockiej, to od razu będzie widać, jakie są inwestycje realizowane z danego ministerstwa. I ja życzę sobie i płocczanom, żebyśmy mieli tak aktywnych parlamentarzystów ziemi płockiej i Płocka, jak w tym studiu mamy aktywnych samorządowców ziemi Płocka. Dziękuję. To pani Mariusz. Ja absolutnie uważam, że to, o czym powiedzieliście państwo, jest niezwykłe i jestem razem z wami i krzyczymy razem, abyśmy się tylko dostali. No i oby tak było również w polskim Sejmie, czego państwu i sobie i nam wszystkim życzę. Bardzo dziękuję za to pierwsze spotkanie po wakacjach. Moimi gośćmi byli pani Violetta Kulpa. Dziękuję bardzo i zapraszam oczywiście do urn 13 października. Pan Tomasz Kominek. Dziękuję i do zobaczenia w terenie. I pan Mariusz Pogonowski. Dziękuję bardzo. A państwa zachęcam do udziału w najbliższych wyborach parlamentarnych 13 października. Do tego czasu jeszcze na pewno spotkamy się z kandydatami na posłów. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękuję. Przekrój tygodnia.